Cześć, witam. Czwartek, wieczny czwartek, deszczowy. Od rana pierwsze co robię, to oczyszczam tą przyczepę stąd i lecę, słuchajcie, po żwir, po piach. Mam nadzieję, że się uda mi pół tony tego ogarnąć. No i jak przyjadę, mam cichą nadzieję, że już będzie po tym deszczu i będzie można działać. Wiatr nie chce, hula. Akurat w tym nie będzie mi przeszkadzał jakoś bardzo, więc biorę i lecę. I przy okazji pojadę jeszcze do jednego miejsca z oknami, o jakąś wycenę poproszę, ewentualnie czy do ciebie przyjechać, czy z projektu otwory okienne, bo to też tak można zrobić, nie trzeba jeździć przecież. No i tyle. Także ja uciekam, no i odzywam się niebawem. Okej, startujemy. Pogoda dalej pod psem, można powiedzieć, także lecimy. Mam nadzieję, że jak wrócimy, to już się poprzyjaśnię i będzie gitara. Okej, jestem na żwirowni. Chyba mi ktoś wyda ten piach tutaj, albo i to, także rozładowuję i zobaczymy, może ktoś przyjedzie, bo na razie nikogo nie widzę tutaj. Cisza i spokój. I tylko wieje. Wiatr wieje i to ostre. Dobra, odezwę się. Okej, my wracamy ze żwirowni. Zobaczcie, kurde, jaki stan drogi tutaj jest. Jest tragedia, normalnie jadę 40, bo hardcore jakiś. No, ale co, mamy pomieszany żwir z piachem, trochę było ciężko naładować, bo 10-tonowa łyżka była od Volvo takim wielkim, więc jest to pomieszane po prostu, ale tyle, będę miał materiał na beton już, także spoko. No i co, dostałem pierwszą wycenę, patrzcie tutaj. Ja pierdzielę. To jest hardcore po prostu. Nie jadę szybko, nie chcę gdzieś rozpieprzyć opony w tym. Jak to się nazywa? To jest droga numer 105, jeśli się nie mylę. Nie chcę rozpieprzyć opony w szczepce, no bo tam jest naładowane, a kurde, z dużym impetem jakbym walnął, jak mnie tym tirem wyprzedza, jak chcę. To puszczę go, niech leci, bo on se pewnie po dziurach goni. Ja tu nie będę gonił. Dobra, słuchajcie, o co chodzi? Mam wycenę z okien już pierwszych i to jest tak, w antracycie będzie kolor, tylko jeszcze nie wiemy, czy wewnątrz też dać antracyt, czy dać białe, nie wiemy, jeszcze będziemy nad tym myśleć. I trzy szybówki z aluplasta akurat te okna i cena ich to jest 16 tysięcy, tylko kurde, nie spojrzałem, czy z montażem. Będę musiał w maila jeszcze wskoczyć, ale prawdopodobnie tak chyba. 16 700 jeśli chodzi o antracyt pełen, a 14 chyba 600 jednostronnie. I okna tarasowe, drzwi to nie będą HS-y, tylko będą, nie będą to HS-y, tylko będą otwierno przesuwne. Ja pierdzielę, no przecież to jest jakiś hardcore. Zima. No co zrobić? Kolejny tir za mną, ja tu nie będę gonił, nie mam zamiaru. Szkoda, że mi zawieszenia dopiero co porobiłem w wanie, nie będę zapieprzał jak tego. Proszę bardzo, można lecieć. Panie kierowco tira. To jest hardcore jakiś naprawdę. Dobra, to co, lecimy i tam się będziemy szykować. Kurde, muszę odebrać. Zaraz się jeszcze odezwę. Miałem jeszcze telefon od sąsiada w sprawie latających blach tam po polu obok naszej działki, bo powiewało to na ostro, także tak to wygląda. No słuchajcie, jeśli to do okien, no jestem w szoku, jeśli chodzi o cenę, bo naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie tak się przedstawiało. Ja to liczyłem za 30 koła lekko na okna, a to naprawdę fajnie się przedstawia i jeśli chodzi o opinię tej firmy, to naprawdę ma dobre, więc zobaczymy jeszcze na Drutexa, co dostaniemy za... co dostaniemy za wycenę, no i jeszcze gdzieś podjadę, mam jeszcze w planie trzecią zrobić. No i jak coś zamawiać, czas oczekiwania około 8 tygodni, także na spoko by było, nawet jeśli tam się ten 1000 by podniósł z racji jakichś podwyżek, to
to nie będę się zbytnio tym martwił naprawdę, bo jest spoko. No dobra, nic. To ja w takim razie kończę i lecimy tam i będziemy działać z tą stopą. Co prawda miało przestać padać, pada dalej. No mam nadzieję, że nie będzie jak zajadę. No bo chciałem, męczy mnie już to i chciałbym ją dzisiaj skończyć. Nawet kosztem tam przemoknięcia trochę, to myślę, że to będę w stanie chyba dzisiaj zrobić. Także do zobaczenia na miejscu. Okej, jestem, znoszę sprzęty. Tu się poobsuwało, kurde, na grubo. Ile wody. Bloczki tragicznie nie jest, poobsuwane mogłyby być, ta folia wszędzie poprzelatywała. No ale co zrobić, jeszcze mocno wieje tak naprawdę. Muszę tu postawić tak, żeby tego nie zwiało. Słuchajcie, co do wyceny okien 16400, to jest obustronny antracyt i to jest z montażem. Także spoko mi się wydaje i jeszcze będziemy mieli wycenę jedną na z Drutexa, może jeszcze dzisiaj nawet, także poinformuję was, jak ktoś będzie wiedział. I trochę też się zagłębiłem w temat ustawienia paneli tych na gruncie w stosunku do południa. I z tego co widziałem, i tam ktoś mi napisał po kanale panele fotowoltaiczne, żeby tam se luknąć, bo tam pan dobrze rozkminia na ten temat i nawet swoją instalację 40 kW zapodał też sobie, żeby zachować ergonomię działki po prostu równo z płotem, a nie centralnie do południa. Tam przy odchyle 15 stopniowym to powiem wam, że w uzysku jest różnica około 2% przy 30 stopniowym nachyleniu, kącie nachylenia, więc naprawdę to jest niewiele. Jeśli tutaj się okaże, że będzie nam brakowało te 15-17 stopni, to nawet się nie będziemy martwić, od razu zapodajemy sobie też równo z płotem i takie będą sprawy. Tylko nie wiem, może ktoś z was wie, jaką apkę można było użyć, taka, żeby była w miarę. Wiadomo, to nie będzie miarodajne na 100%, ale żeby chociaż trochę mogłaby pomóc w ustaleniu tego kąta. No wiadomo, jak przyjadą ci od fotowoltaiki, to już tam z nimi to sprawdzę, ale chciałbym też samemu tam sobie zobaczyć tak mniej więcej i być, można powiedzieć, jak to powiedzieć, nie doinformowanym, tylko no mieć mniej więcej pogląd na to, czy to zda egzamin, czy nie. Dobra, pompa wjeżdża tam w dół, tragedia tu jest, ale jakoś damy radę, ma nie padać do czwartej niby, także może coś z tego będzie. Zabieram się za szykowanie i zaraz się odzywam. Ja mam 13 godzinę. Zaczynam mieszać, umieszam, nie wiem jak ja to zrobię, nie umieszam kurde jednego, muszę tak po jednym i chyba jak Marcin tam pisał też chyba tak zrobię, spróbujemy wozić to łyżką od mini koparki, ten beton, bo tu nie idzie nawet przejść kurde, nie wiem, może deskę, a jak deskę rozłożę dość ciężką taczką będzie mi się zapadać i to jest problem, nie mam żadnych szerokich blatów takich, żeby coś szerokiego tu rzucić, to bym mógł normalnie dojechać, ale nie mam kurde no. Więc nic tu na bardzo nie wymyślę. Spróbujemy koparką. Trochę do niej wejdzie. Do tego, do... jak to się nazywa? Do tej łyżki powinno trochę wejść, kurde, parę dobrych łopat. Także jakoś tak spróbujemy. Zobaczymy, czy się uda. Ale pewnie tak trzeba je tam wykopać. Także zaraz zmieniam łyżkę. Woda się wypompowuje już. Ja zaraz zmieniam łyżkę i jedziemy z tym. Dobra, wypompowałem standardowo. Widać, co się dzieje, także... lepiej nie jest, będzie to samo co z każdej strony. Tyle, że teraz nie jestem ograniczony ani piachem, ani cementem, więc jak coś to będę walił tego betonu do oporu tutaj. Tylko muszę jakąś drogę rozkminić, którędy wjechać, bo tu powiem, że jest, zobaczcie, kurde, no zapada się normalnie. Może tu jakoś koparą bym się, nie, no tu znowu będę siadał. Muszę coś wymyśleć, żeby jakoś tu przejeżdżać, ale to zaraz. Na razie muszę ja tam dookoła i z tamtej strony wykopać to wszystko, a później dalej będziemy myśleć. Później jeszcze pompę muszę na budynek włączyć, no ale to zaraz ma o 17 znowu padać, więc zbyt wiele to nie da. No ale trochę wypompuję. Dobra, to co? Lecę na koparę. Umieszałem cały worek, na raz się udało. Wszedł na hama do betoniarki. Nogą ubiłem i jest git. Dobra, nawiercam, ustawione mam mniej więcej, zaraz tu na grzybki to wjedzie, tylko chcę pierw, żeby mi się nie poprzesuwało. Jedziemy, tutaj wlazło jak w ciasto, kurde.
Nie, to trzeba obok dać coś. Coś tu jest nie tak. Dobra. To. I tutaj jeszcze jednego. Dobra, wiercone. Zaraz rzucę grzybki. Będziemy ustawiać już docelowo. Tylko lutne młotkiem. Tutaj nie trzeba, nie wiem czemu tam tak. To ładnie. Ej, dobra. Tu mamy. Dobra, słuchajcie, ja teraz dorobił akcję zimny lód, dlatego nie ten. Nie nagram tego kula, niestety. Biorę się, wskakuję, tylko jeszcze poziomicę wezmę, sprawdzę, czy w miarę prosto stoi i lecę z tym, bo kurde, trzeba wrzucać. Kurde, zagadałem się trochę jeszcze, słuchajcie. No i zajechał akurat budowaniec obok z wioski. Trochę żeśmy pogadali i czasu zeszło. Jak tu wjeżdżać, powiedzcie mi. Tędy chyba będę próbował jakoś. Będę z tym betonem jechał, ale nie wiem, czy mi się uda. Muszę sprawdzić, no bo jak się zagrzebie z tym betonem, to już będzie dupa, nie? Tu chyba być najbardziej miękkość, dobrze pamiętam. Tak, tutaj o, czyli spróbuję tu paletę jebnąć. Jaką? Bo ja pierdzielę. To już bym wtedy sięgnął, jakbym tu ją dał. Idę, wrzucę ją na szybko i zobaczymy. Dobra, rzuciłem tu w te najbardziej miękkie. Zobaczymy, czy w ogóle mi się uda ją, czy uda mi się na nią wspiąć w ogóle, bo tu jest kurde masakra. Dobra, spróbujemy wjechać. W dupa będę ją pchał, kurde. Kurde, jeszcze jedna by się przydała. Nie wiem, czy mam. Zaraz zobaczę coś. Chyba mam coś. Dobra, próbujemy. Jedno i na drugą i tu już będziemy sięgać, dobra. Tak, damy radę? Ta, no dobra. To lecę zmieniać łyżkę i walimy pierwszy ten rzucamy. Dobra, próbujemy, słuchajcie. Pewnie pomyślicie, dlaczego sobie nie odwrócę łyżki drugą stroną. Albo może ktoś z was pomyśli. Niestety nie da to się w tej koparce, bo bym musiał jechać na pełnym wysięgu z tym, a będzie to ciężkie i będzie mocno rzucało, więc spróbuję zrobić to tak, o, wziąć pod pachę betoniarkę. Nie wiem, czy mi się to uda, powiem wam. Kurde, może być ciężko. Dobra, spróbujemy odwrócić. Zobaczymy, ale też może być jazda, powiem wam. Bardziej, że mam ją napitą na maksa. Dobra, spróbujemy, zobaczymy. Kurde, mogę się drugą stroną ze spychą odwrócić, to bym mógł się jeszcze na nim trochę. Nie, damy radę chyba. Jeszcze do przodu trochę. O. Jeszcze chyba dalej będę musiał. Mam luzu, także też nie mogę mokrego robić jakoś za bardzo, bo będzie jazda. Zapkami się rozłożę, żeby tu weszło zdrowo. O kurde, ciężka pierdzielone. Jeszcze trochę. No i miks na dwa razy będzie szedł najwyżej, także spoko. Tragedii nie ma.
pojadę pierw stąd, czy da się jeszcze trochę, żeby nie gubić tego, bo kurde. Dobra, jedziemy. O. Trudno, jeszcze kilka razy was tu gonić i tyle. Bardziej no, słuchaj, nie mogę robić mokrego, bo jak zrobię... Kurde, no ciężko mi się jedzie. Czy tak i zaraz z powrotem. O, przechyły łapie. Tak samo mam wysokość 1.360, także tu się jeszcze podeprę trochę. Kurde, muszę dać to z góry niestety, bo jebnie czy nie jebnie. Łatę tylko zabiorę. Dobra, słuchajcie, wody już tam jest w cholerę. No ale co zrobić? Lecę po następną i tak będę działał teraz cały czas. Także musimy do tego punktu 1.06 dociągnąć. Dobrze mówię? 1.06? 1.360? Tak. Żeby było przynajmniej 30 cm. To jedziemy. Okej, lecę z kolejną. Wychodzi na to, że w tą jamę wejdzie więcej niż kurde, niż weszło w tamte wcześniejsze, bo tu już mam... Z tego mi wyleci, chyba trochę mnie poniosło. Kurde. Coraz większa tu dziura tu się robi. Też ciężko, coraz ciężej przejechać tutaj. Ale co zrobić? Takie warunki. Z tymi cupami też będzie zabawa. No ale tam to już pompa będzie chodziła cały czas najwyżej. Z boku, a podczas zalewania słupa i tyle, a później to już wiadomo, woda nie wyprze betonu, więc powinno być ok. Tu jeszcze na szybko miałem parę bloczków, to wrzuciłem. Kurde, te palety już się też rozwalają. Raczej ich już nie użyję do niczego. Jeb. Całe ściany ochrapane. Dobra, jadę dalej. Żadziucha się zrobiła z tego straszna. Ale trzeba zobaczyć mniej więcej jaki wymiar tutaj mamy. Ile jeszcze tu wejdzie, ale mi się daje, że jeszcze grubo. Jakie mam wrażenie. Tutaj mamy tak. Gdzieś tutaj. Kurde. Jeszcze będę mieszał grubo. Także ten na pewno jeszcze i jeszcze pewnie z jeden to minimum. Słuchajcie, niestety, ale już muszę z buta łazić z wiaderkiem, bo grzęźnie już mi tak koparka, że już nie mogę wyjechać teraz przed chwilą, więc trzeba to tak robić jakoś. Nie ma wyjścia. O kurde. Zobaczcie tutaj, no po prostu więcej się pieprze z tym niż ten, a tędy nie ma opcji, żeby przejechać, bo tutaj grzązowisko jest takie, że masakra, a nie chcę się uwalić, no bo mecenakiem się nie wyciągnę, bo go nie mam. A teraz jeszcze się okazało, że mi nie wysłał części gościu, ja nie wiem, ludzie są niepoważni normalnie. Wziął adres, wszystko miało być ok i dzisiaj dzwonię, nie odbiera, wysyłam wiadomość co jest. A on mi odpisuje, że dzisiaj nie da rady, że jutro. No właśnie szlak człowieka trafia i zastanawiam się, nie szukać następnego, nie? Kogoś, kurde, ale już dzisiaj nie będę miał czasu. Jutro dzwonię rano, jak się ktoś ukaże, że nie, to pierdzie, to i szukam gdzieś indziej. Bo tak naprawdę powinien mieć dzisiaj części albo jutro, a nie będę ich miał do poniedziałku na pewno, a nie wiadomo, czy i później, nie?
Na szczęście jakoś dam radę bez tego. Bez maszyny. Chyba nie będziemy musieli tu pecelaka używać do niczego. Jedyne co by się przydało, jakby panele przyjechały, to żeby można było je przewieźć. Nie wiem, no ale co, to zrobię, nie, to trzeba będzie nosić je. I życie. Dobra, kręcę następnego. I może to już będzie jakiś jeden z ostatnich, zobaczymy. Kurde, powiem wam, że chyba bardziej się dzisiaj urobiłem jak przy tych wszystkich trzech ostatnio. Ale to dlatego, że tam nic nie dymałem wiaderkami. A tutaj niestety trzeba. Kurde, jeszcze ostatnio koparkę, teraz mordę sobie pochlapałem. Ja pierdzie. Dobra, stało mi jeszcze z 4 wiaderka. I myślę, że mam nadzieję taką, nie myślę, że osiągnę już poziom. Dobra, bo trochę zamulę to, znaczy zamulę, rozrównam. W sensie i zaraz zobaczymy, czy jeszcze mi brakuje, czy nie, ale mam nadzieję, że już będzie to wystarczająco. Bo poszłoby to dużo więcej niż na tą całą resztę, więc mam nadzieję, że kurde styknie, ale to już teraz się zaraz dowiemy, już za chwilę. Jest niżej. Jest poziom gdzieś tak, o! Byłby poziom, ja tak żeby dotknąć. No jest, wkładam w beton nawet ją. I mam tu 1,06. Tam mam poziom, dobra. Mamy to. Okej, słuchajcie, mi baterię jeszcze przycięło i musiałem podładować. Przy okazji tam sąsiadowi pomogłem odmulać trochę studnie, bo znowu przy przepuście się przytkała. Od tych deszczy zamuliło to na ostro i wyszło jak wyszło. Wygrzebałem te palety jeszcze, żeby później ich nie szukać. No i co? No, plan minimum jakiś tam wykonany na dzisiaj. Zalane jest. Niech tak zostaje i jutro mam nadzieję, że pogoda pozwoli mi to wszystko oszalować i pozwoli mi to wszystko zalać betonem. I na weekend można było powiedzieć, żeby była fajna sprawa. Tematy ogarnięte. W sobotę wtedy, jeśli pogoda pozwoli, a ma wiatr strasznie lać, ale myślę, że tak, żeby posprzątać to na zicher, tak na wszystko, żebym sobie zrobił porządki. No i wtedy w poniedziałek będę atakował tartak jak coś oszołomkową. No i trzeba będzie myśleć o starcie jeszcze lodania. Chyba zaczniemy tutaj od tych słupów w środku i podciągów. A później do tego dorobimy wieniec. Nie wiem, czy na odwrót to robić może. No nie wiem, przemyślę jeszcze w sumie temat, jak to zrobić. Tu trzeba będzie naciąć te słupy jeszcze. Znaczy te bloczki powycinać i w ogóle. Także będziemy się brali powoli za szalowanie, jak dobrze pójdzie. O ile tak pójdzie. Na razie trzeba zadać słupy. To jest najważniejsza sprawa na dzień jutrzejszy. Dobra, to ja uciekam, przemyję tylko jeszcze łyżkę w tamtym basenie i zabijam. Także trzymajcie się tam. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Na razie, cześć.